Z tej strony Neutrawa to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy odcinek ciekawostkowy, mianowicie top 5 graczy z najwyższymi statystykami na świecie. Ostatnio było top 5 graczy z najwyższym poziomem, no a dzisiaj, tak jak wam wspominałem, zajmiemy się statystykami. No i oczywiście przygotowałem dla was top 5 tych graczy i będziemy sobie lecieć od gracza 5 do gracza pierwszego, czyli najmocniejszego na świecie, jeżeli chodzi o statystyki. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie, to kciuka będzie. Mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie no i możecie pisać komentarze, jakie top 5 chcielibyście zobaczyć. Teraz chyba planuję skupić się na Polsce, czyli zrobić sobie top 5 Polaków z najwyższym poziomem, top 5 najmocniejszych Polaków, jeżeli chodzi o statystyki. No ale oczywiście dawajcie swoje propozycje w komentarzach, chętnie coś takiego zrealizuję. No i dobra, możemy przechodzić do piątego miejsca. Mamy w tym momencie Vipera 1900 978 gra on sobie na pierwszym niemieckim serwerze. No i co my tutaj mamy? Mamy Wojownika 666 poziom, prawie 667. No i jego statystyki wynoszą mniej więcej 328 tysięcy. Oczywiście mowa tutaj tylko i wyłącznie o głównych statystykach, bo na nich się skupiamy. Są jeszcze boczki, tutaj mamy 3500, 3600 prawie. Tak samo inteligencji mamy prawie 3600, 3700 szczęścia w ogóle. No ale wiadomo, to są postacie założone, co ja zawsze powtarzam, na jakiś tam początkach gry, gdzie dopiero tam to wszystko się rozwijało, startowało, nie było czarnych gemów, więc te boki i szczęście trzeba było troszeczkę bardziej docisnąć. No ale Viper teraz skupia się głównie na głównej statystyce oraz HP, no i jako wojownik idzie 1 do 1, więc tak to u niego wygląda. No i na serwerze jest top 2. W tym momencie top 2, natomiast jak widzicie, no tutaj w ogóle zobaczcie, bardzo zbliżony serwer. To jest serwer pierwszy niemiecki i serwer, można powiedzieć, dość historyczny, dlatego że. Kiedyś chyba było tak, jak dobrze pamiętam, że wszystkie aktualizacje najpierw leciały dzień wcześniej na właśnie serwer pierwszy niemiecki a jak wszystko dobrze działało, to dopiero leciały na kolejne serwery. Teraz chyba takim serwer, serwerem, można powiedzieć, testowym jest serwer 31 niemiecki, jak się nie mylę no ale wtedy to było właśnie S1DE. Także serwer w ogóle bardzo równy, zobaczcie na punkty czci wszyscy mają tutaj mniej więcej tyle samo i dopiero taka większa różnica jest pomiędzy 28 a 29. Miejscem, więc bardzo wyrównany serwer. No i Viper jest właśnie top 5 graczem, jeżeli chodzi o statystyki. Bardzo mocny wojownik, bardzo tutaj myślę, że gracz znany, dlatego że też tam coś wrzucał z tego, co kojarzy na swój kanał. Jakieś właśnie takie late game'owe lochy, jakieś tam powiedzmy wyprawy gildyjne też late game'owe. Także gracz myślę, że dość znany. No i załapał się tutaj do top 5, tak wygląda jego postać. Gemiki zobaczcie, po 2200 tak samo, 2250 mógłbym nawet powiedzieć no Może taka średnia to 230, no ale tak czy inaczej, o nawet jest tutaj do, do niego link do jego kanału, więc tak po prostu wygląda to. 5 potężne statystyki, równiutkie po 350 tysięcy overall. Oczywiście my się tutaj skupiamy na podstawach, bo wiadomo, im mamy więcej podstaw, tym tam przeliczniki z jakiejś premii tymczasowej, pupili ekwipunku są większe. Więc ja tutaj głównie mówię o podstawach, no ale równiutkie 350 tysięcy HP i siły. Piękna postać, a my możemy lecieć. Dalej do top 4. Kolejna postać, serwer drugi francuski, no i mamy po raz kolejny Furakena. Furakena, który zajmował, już nie pamiętam którą pozycję, w każdym razie był w top 5, jeżeli chodzi o najwyższe poziomy na świecie. No i zajmuje czwartą pozycję, jeżeli chodzi o największe statystyki na świecie. Jak widzicie, mówię serwer drugi francuski, mamy tutaj go w tym momencie na drugiej pozycji, natomiast tak jak w przypadku poprzedniego gracza, te tutaj pierwsze trzy miejsca są bardzo zbliżone do siebie i dopiero czwarte miejsce dość mocno odstaje. Taje. jego statystyki, jeżeli chodzi oczywiście tutaj o siłkę oraz wytrzymałość wynoszą około 330 tysięcy. Ja to sobie notowałem przed filmem, tak niedokładnie wiadomo, nieco do jednej statystyki no ale plus minus 330 tysięcy, łącznie ma tutaj siły oraz HP. Także to są też no, potężne statystyki, to też jest bestia nie dość, że jeden z najwyższych poziomów w gierce to również jedne z najwyższych statystyk, tak jak wspomniałem, czwarta pozycja w naszym zestawieniu. No i co? Jeżeli chodzi o boczki to mamy tutaj prawie 4000, szczęścia 3,5 niecałe. No ale oczywiście skupiamy się głównie na głównych statystykach podstawowych. No i mamy tutaj po 165 prawie tysięcy i siły i HP, również wojownik również idzie 1 do 1, jak widzimy. Ono oprócz tego tam w ogóle Viper miał itemki dość słabo ulepszone, tylko razy 8. No tutaj Furaken ma je ulepszone razy 20. Oprócz tego gemiki też po 2250 średnio. Tu nawet niektóre już po 2300 są, także no bestia, bestia. Już chyba nie muszę nikomu przedstawiać tej postaci, bo była w tym ostatnim zestawieniu, no ale, no, potężny, potężny gracz, potężny zawodnik, potężne statystyki, myślę, że nie ma co tutaj więcej dodawać, no bo jego już sobie ogarnialiśmy, no ale jedna z topowych postaci, to jest również topowa postać, jeżeli chodzi o no, cały świat, nie? W tym momencie zajmuje czwartą pozycję, ale z tego co wiem to leci do top jeden powolutku, więc no tak to się prezentuje, Viper tutaj w ogóle na pozycji dziewiątej, no ale Viper na pewno jakby tam itemki bardziej ulepszył i tam gemiki może troszkę poprawił, chociaż też by były niezłe, no to może Wyżej by był w tym rankingu Natomiast jeżeli chodzi właśnie tutaj o furakena, no to jest w top 4 na świecie w tym momencie, więc potężna postać, bardzo mocna, a my lecimy do top 3. Kolejna postać serwer piąty niemiecki mamy gracza o Niku zythe nie wiem dokładnie jak to przeczytać, tak czy inaczej jest to Maguś 653 level, no i widzimy, że zdecydowane top 1, jeżeli chodzi o serwer, bardzo duża przewaga trzcina top 2 no i on łącznie ma tutaj 334 Tysiące statystyk. Oczywiście, mowa o głównych statystykach, bo te nas najbardziej interesują. No i co mogę dodać? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tego gracza, to równie dobrze mógłby być na drugiej pozycji, dlatego że gracz, który znalazł się w tym rankingu, powiedzmy na drugiej pozycji, ma dokładnie identyczne statystyki. Dokładnie te same, można by ich na dobrą sprawę zamienić. Tam różnica jest marginalna, więc mówię, to jest raczej bardziej egzekwo top 2 z tym drugim graczem, do którego zaraz przejdziemy, aniżeli top 3. Tak? to tu się prezentuje, no ale kogoś trzeba było na to top 3 postawić. No i dobrze, jeżeli chodzi o tego Magusia, to co my tutaj mamy? Boczki niecałe 3,5 tysiąca, szczęście 3600 widzę, że wszyscy w miarę podobnie, jeżeli chodzi o te boki, szczęście szli z tych starych graczy, no i mamy 212 tysięcy inteligencji w podstawie i 122 tysiące HP w podstawie, także potwór Maguś, mogę Wam jeszcze zdradzić, że również zwiadowca w tym zestawieniu się pojawi, także każda klasa z tych Trzech podstawowych znajdzie tutaj swoje miejsce, tak samo jak to chyba miało miejsce, właśnie jeżeli chodzi o top 5 graczy z najwyższym poziomem. No i tak to wygląda. Tutaj w ogóle mamy jakieś statystyki, w sensie procenty na lochy. Wydaje mi się, że na jego levelu i z jego statystykami została mu tylko ta, ten został mu tylko ten ostatni loszek. Nie pamiętam, on się nazywa Grota Potworów czy coś takiego. W każdym razie od 600. poziomu odblokowywany, no i on tutaj sobie zapisuje procenty. Jak widzimy, w lutym, pod koniec lutego miał 0,44% a to drugie, to jest chyba drugi skan, 14 marca miał 0,64%. Tak więc, no... Powiem Wam szczerze, że no, duże już te procenty, tak szczerze. Ja bym klikał chyba, nie wiem czemu on nie klika. No ale tak to po prostu u niego się prezentuje, tak wygląda jego opis, tak wyglądają statystyki. i temki też, no mówię, razy 20 wszystko. Chyba do tej pory Viper tak strasznie odstawał z tymi ulepszeniami, czyli gracz top 5, bo on tam miał tylko razy 8. No a tutaj mamy razy 20, mamy Gemiki średnio 200. Potwór, bardzo mocna postać, bardzo dużo głównej statystyki, bardzo duże obrażenia. Wszystkiego generalnie bardzo dużo, aż miło popatrzeć na taką postać, a my lecimy sobie do top 2. Kolejna postać, serwer pierwszy portugalski i mamy po raz kolejny Magusia DFPS. Jak widzimy 668 level, no i on tutaj jest na top 4. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Być może z tego, że na przykład nie ma kompletu potek, jak widzimy teraz ma tylko na HP. Nie ma tutaj ani inteligencji, ani również nie ma nieśmiertelki, więc no wiecie, tutaj podejrzewam, że dokładnie te osoby mają komplet i może dlatego łatwiej jest im z nim wygrywać. Natomiast, no, mając takie statystyki, tak jak powiedziałem, Egzequo top 2 razem z tym graczem poprzednim, z tym Scythe, czy jak to przeczytać, yy, oni mają po 334 tysiące tych podstaw, czyli tutaj mamy inteligencję, yy, no i mamy również HP. Jak widzicie, inteligencja 175 tysięcy, no i HP 150, prawie 9 tysięcy, więc łącznie to nam daje plus, minus 334 tysiące. Jak widzimy, no potwór. Potwór, mimo że nie ma tych potek, to i tak bardzo y, fajnie to wygląda. Boczki mamy 3400 zręczności, 3750 siły, y, no i 3700 szczęścia, więc tak się prezentują jego statystyki. Y, to jest top 2 postać na świecie, co ciekawe. Mimo, że nie ma potek, mimo, że jak tu w ogóle wyglądają ulepszenia, no właśnie, ulepszenia też nie razy 20, y, tu widzimy brońka razy 10 w ogóle, tutaj reszta razy 18 plus minus, y, no gemiki mocne. Gemiki takie po 2 250, bym powiedział średnio, y, więc gemiki nawet, nawet mocne jak tak patrzę, no ale widzimy, no tutaj chyba nie inwestuje jakoś dużo grzybów, potki jak mu są niepotrzebne, bo nie klika lochów, nie zależy mu na rankingu, to przez to nie ma tych potek i też jest niżej w tym rankingu, no ale stricte patrząc na podstawy to jest top 2 postać na świecie, więc bardzo, bardzo mocny po raz kolejny magus. jak widzimy maksymalne runki są, tutaj jeszcze możemy... Wejść sobie w opis, mamy tutaj wszystko, co powinniśmy wiedzieć, chociaż to jest inny język, do końca nie wiem, to jest w ogóle portugalski, tak? Tak, dokładnie. Także tutaj nie wiem dokładnie, jak to interpretować. Tak czy inaczej, no mocna postać, bestia, a my tym razem lecimy do top 1. Kolejna postać serwer 10 amerykański. Mamy tutaj stridera, czyli absolutne top 1 naszego zestawienia, dlatego że strider ma w tym momencie prawie 350 tysięcy, łącznie statystyk, mowa tutaj oczywiście o zręczności oraz HP, więc nowy wyprzedził gracza drugiego i trzeciego, oni powiedzmy są aequo top 2 o 16 tysięcy podstaw około. Także no tutaj już przewaga jest wyrobiona, bardzo duża no i strider również bardzo często jest top 1 graczem, jeżeli chodzi o ten ranking między Narodowy, tak więc trzeba przyznać, że on jest po prostu no chyba top jeden graczem. Chyba nie skłamie, jak powiem, że Strider to jest top jeden gracz a tak overall ogólnie. Tak to się teraz prezentuje, jak widzicie, więc no zdecydowanie można powiedzieć, że nawet teraz jest top jeden. No i co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o jego serwer, to również zdecydowane top jeden. No ale serwer jest wymarły. dziesiąty amerykański serwer, który wyszedł bardzo dawno temu, to był chyba ostatni serwer amerykański jaki wyszedł. No i jak widzimy bardzo dużo graczy tutaj w topce, nie ma gildii, no i ogólnie grają wiadomo na jakichś tam tygrysach i tak dalej, tu bez potek, więc no można powiedzieć: o proszę bardzo, tutaj nawet ktoś na wilku. Można powiedzieć, że serwer wymarły, ale tak czy inaczej, no Strider jak widzimy, ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o cześć. No i dobrze, teraz sobie przejdźmy do jego postaci, co my tutaj mamy, a właśnie, dlaczego on ma znaczek creatora? Dużo osób sobie może zadawać to pytanie dlaczego coś takiego ma, czy jest youtuberem czy jest streamerem, nie on po prostu pomaga w rozwoju tawerny, czyli tego semi oficjalnego discorda shakesowego, na którym pewnie wielu z was również jest no i dzięki temu on w ramach nagrody tego, że tam pomaga w rozwoju ogarnia tego discorda i tak dalej ma tam jakąś specjalną rangę dostaje bodajże 25 grzybków dziennie, to była oficjalna informacja puszczona na tym discordzie, że każdy z tego teamu dostaje te 25 grzybków dziennie, oczywiście kto chce, no i Strider chciał i jak widzimy dostał taki znaczek, żeby był po prostu oznaczony, ale to z tego co wiem funkcjonuje od bardzo niedługiego czasu, od niedawna po prostu, więc no to akurat jakiegoś dużego wpływu na jego pozycję ogólną, międzynarodową. Wydaje mi się, że nie miało. Dobrze, więc dlatego też ma ten znaczek, bo pewnie dużo osób się zastanawiało, jak my tutaj mamy rozłożone statystyki: 3,800 siły, 3,850 inty, 3, prawie 300 szczęścia, no i mamy 170, prawie 5000 zręczności i prawie 175 tysięcy HP. Jak widzimy, mamy zwiadowcę. To, co wam powiedziałem, że ten zwiadowca będzie. No i co mogę tutaj dodać od siebie? No, Strider w tym rankingu międzynarodowym walczy głównie z wojownikami i magami, więc jest to bardzo dobre żeby sobie szedł 1 do 1 na tym zwiadowcy, bo to jest ogólnie najlepsze w walkach z klasami, które posługują się inną statystyką główną, aniżeli nas, nasza klasa, więc dlatego też właśnie on idzie tutaj 1 do 1 z ręczności HP. No i dobrze, tu mamy hashtag Discord Team, to co Wam już powiedziałem przed chwilą, no i jak widzicie mamy itemki poulepszane razy 20, no i tutaj te gemiki, te gemiki widzieliśmy wcześniej, że ktoś tam miał już 230. Strider to jest taka osoba, która strasznie tryharduje, w sensie ja... Poniekąd go lubię i go nie lubię, dlatego że Strider ma taką mentalność, że na przykład jak przegrywa walki w tym rankingu międzynarodowym, to nie wstawia screenów ani żadnych walk, jak wygrywa, no to wstawia, bo wtedy jest to biedny i się może pokazać. Także to jest takie, wiecie, no takie mam mieszane odczucia co do niego, no ale trzeba mu przyznać, że jest to biedny i trzeba mu przyznać, że bardzo dobrze gra w tą grę. Na pewno tryharduje, na pewno tam, wiecie, wszystko liczy, żeby tylko być to biedny, strasznie się spina, powiedzmy, no ale jak widzimy, to oddaje, dlatego że faktycznie to top 1 ma, mimo o wiele niższego levela aniżeli topka. I właśnie jeżeli chodzi o te gemy, to zapewne, jakby mógł dostać lepsze, to już by je miał. Pewnie by już je wykopał, no ale pewnie z racji Levela nie może za bardzo jakichś tam większych dostać. No ale średnia to powiedzmy takie 2180-2190, jeżeli chodzi o te jego gemiki, więc również oczywiście nie wygląda to wcale tak źle. Dobrze, no i tyle. Tak to się prezentuje. To jest top jeden gracz na świecie, to jest top jeden gracz, który ma najmocniejsze statystyki i wszystko. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję dziękuję za oglądanie mam nadzieję że się podobało piszcie w komentarzach jakie top 5 chcielibyście zobaczyć w przyszłości ja teraz planuję zrobić top 5 to co już powiedziałem na początku top 5 chyba graczy polskich z najwyższym poziomem top 5 graczy polskich również z najwyższymi statystykami no i dalej będziemy się bawić także piszcie w komentarzach dziękuję wam pięknie za uwagę subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na discorda na instagrama i na twitcha linki są przypiętym komentarzu oraz opisie piszcie te komentarze kciuka w górę zostawcie no i chyba tyle ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.